Witam serdecznie, nazywam się Maciej Kawecki, w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiadam za obszar związany z nowymi technologiami oraz ochroną prywatności. I dzisiaj wylosuję 5 pytań dotyczących kradzieży tożsamości, czyli zjawiska, z którym spotykamy się w Polsce najczęściej i które w swoich konsekwencjach może nas bardzo boleć. Pierwsze pytanie. Ile przypadków kradzieży tożsamości zdarza się rocznie? Bardzo trudno jest powiedzieć, ile przypadków kradzieży tożsamości zdarza się w Polsce rocznie, dlatego, bo nie mamy jako Polacy zwyczaju zawiadamiania prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W 2018 roku ponad 2,5 tysiąca samych postępowań dotyczących zjawiska kradzieży tożsamości, ale musimy pamiętać o tym, że zgodnie z najnowszymi danymi około 8% wszystkich wniosków kierowanych do banków i instytucji finansowych dotyczących np. kredytów, pożyczek, chwilówek, to są wnioski nieprawdziwe, czyli które zostały złożone z naruszeniem prawa przy uwzględnieniu właśnie m.in. zjawiska kradzieży tożsamości, posługiwania się nielegalnym dowodem osobistym. Więc zjawisko jest powszechne i każdy z Państwa może się z nim spotkać, więc musimy wiedzieć, jak sobie z nim radzić. Teraz żółte. Jak uchronić się przed kradzieżą tożsamości? Nic nie uchroni nas przed nami samymi. W związku z tym pierwszym, ponieważ najczęściej kradzież tożsamości dotyczy obrotu nielegalnymi kopiami dokumentów tożsamości. Nie przekazujmy tym podmiotom, co do których nie mamy pewności, co do których nie mamy zaufania, nie przekazujmy takich dokumentów. Po drugie, egzekwujmy. To jest najistotniejsze. Jeżeli tylko otrzymamy sygnał, że zawarliśmy umowę, a wcale jej nie zawarliśmy, że dzwoni do nas ktoś z informacją o tym, że jesteśmy stroną jakiegoś porozumienia, jakiejś umowy, czy jesteśmy komuś coś dłużni, a wcale nie jesteśmy, od razu zawiadamiajmy prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bądź najbliższy komisariat policji. Kierujmy skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Musimy pamiętać o tym, że potem takie działanie na etapie ewentualnego postępowania egzekucyjnego, jeżeli jednak sąd nie da wiary naszym oświadczeniom, będzie bardzo silnym dowodem, że to jednak nie my jesteśmy stroną danej umowy. Więc korzystajmy z tych instrumentów, które już istnieją. Kolejne pytanie. Jak sprawdzić, czy ktoś mi nie ukradł tożsamości? Po pierwsze, jeżeli zgubimy kartę kredytową, jeżeli zgubimy dowód tożsamości, dokument tożsamości, zastrzegajmy go. Ostatnio, od niedawna dostępna jest usługa zawieszenia ważności dowodu osobistego. Możemy na jakiś czas zawiesić dowód osobisty, jeżeli nie wiemy, że go skradli, czy go zgubiliśmy, czy ktoś nam go ukradł. Więc to jest pierwsze, co możemy zrobić. Po drugie, takimi najczęstszymi sygnałami zjawiska kradzieży tożsamości są kontakty ze strony wierzycieli. Oni do nas dzwonią i mówią: halo, zapłać mi ratę. Zapłać ratę na przykład chwilówki, nagle okazuje się, że my żadnej chwilówki nie braliśmy. I to są najczęstsze symptomy. Ja sam byłem ofiarą zjawiska kradzieży tożsamości. Zadzwoniła na mnie uczelnia wyższa. Okazało się, że ktoś, podszywając się pod moje imię i nazwisko, wykorzystał te dane po to, żeby w moim imieniu przeprowadzić wykład. Dopiero uczestnicy takiego wykładu rozpoznali wykładowcę, nie mnie, jak podnieśli ten zarzut, on wybiegł z sali. Oczywiście nagrania z monitoringu są dzisiaj dostępne, one są potem bardzo silnym dowodem w toku prowadzonego postępowania. Więc jak Państwo widzą, takie zjawisko może dotyczyć wszystkich, również osoby, która od lat zajmuje się egzekwowaniem, ochroną prywatności w Polsce. Następne pytanie. Jakich danych nie można podawać w internecie? Zwracajmy uwagę na to, żeby nie udostępniać danych wrażliwych, sensytywnych, takich, które dotyczą jakiejś sfery naszej intymności. Zdjęć dzieciaków, bardzo często z wakacji, które biegają po basenie i są gołe czy półgołe. Nie róbmy tego, dlatego musimy pamiętać o tym, że jeżeli dane udostępniamy w sieci, to najczęściej nigdy z tej sieci nie znikną. Najlepszym bezpieczeństwem jest przyjęcie, że coś, co udostępniamy w internecie, już nigdy z tego internetu nie zostanie usunięte, więc bądźmy wstrzemięźliwi z udostępnianiem treści na swój temat. I ostatnie pytanie. Czy aplikacja FaceApp kradnie nam tożsamość? Nie możemy powiedzieć dzisiaj, że aplikacja FaceApp kradnie nam tożsamość, ale że możemy powiedzieć, że aplikacje takie jak FaceApp, czy bardzo często służą, karmią się danymi. To są darmowe aplikacje, które sprawdzają, jak do jakiej księżniczki, do jakiego księcia, do jakiej gwiazdy, do jakiego celebryty jesteśmy podobni, a w rzeczywistości karmią, pozyskują dane z naszego telefonu i
gro tych aplikacji wykorzystuję oczywiście zgodnie z prawem, czyli tylko po to, żeby ewentualnie dostarczyć nam tą informację, jak będziemy wyglądać za 50 lat na przykład. Ale duży odsetek takich aplikacji to są aplikacje, które właśnie służą kradzieży tożsamości. Mogą być wykorzystywane przez inne kraje, bardzo często poza Unią Europejską, do działań kontrwywiadowczych, czyli mówiąc wprost, służą niezgodnym z prawem celu. Dlatego musimy pamiętać o tym, że korzystając z tego typu aplikacji jak FaceApp, które teoretycznie są darmowe, tak naprawdę płacimy za nie czymś, co jest dla nas bardzo cenne albo najcenniejsze, własną prywatnością. I zastanówmy się, czy rzeczywiście wiedza o tym, jak będziemy wyglądać za 50 lat, jest warta tego, żeby udzielać takiej aplikacji dostęp do wszystkich zasobów w naszym telefonie. Chronimy nasze pieniądze w portmonetce, więc chrońmy również naszą prywatność, nasze dane. One są również takimi pieniędzmi, tylko chronimy je w trochę inny sposób. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że nikt z Państwa ofiarą kradzieży tożsamości nigdy nie padnie. A o czym powinien być kolejny program Pytanie Niespodzianka? To pytanie do Was. Piszcie do nas na adres pytanie@bankier.pl.